małym miasteczku na Zapiecku. Chciała zamieszkać sobie bieda, lecz nikt do domu jej nie wpuszczał, bo jak tu się tej biedy nie bać? I odganiali ją od płota. Lekarz, biznesmen, nawet ksiądz, żarliwie modląc się do Boga, by sobie biedę raczył wziąć. Prosiła tylko bieda, by dać jej trochę chleba. Po co coś takiej biedzie więcej potrzeba? No chyba nic. Prosiła tylko bieda, by dać jej trochę chleba. Po co też takiej biedzie więcej potrzeba? I tak w tym niegościnnym mieście sypiała bieda, gdzie się da. Ale przyznacie sami przecież, że długo to nie mogło trwać. I pewnej zimy zmarzła bieda. Zrobił się wielki sopel lodu z niej. Taki ogromny, taki zimny. Oj, wstyd mieszkańcom za ich grzech. Prosiła tylko bieda, by dać jej trochę chleba. Bo co też takiej biedzie więcej potrzeba? Jak ktoś zapamiętał, to niech śpiewa. Prosiła tylko bieda, by dać jej trochę chleba. Bo co też takiej biedzie więcej potrzeba? Czesia, pamiętasz, śpiewaj. Wynieśli sopel na ulicę, bo chciał ją ogrzać w ludzi tłum. Lecz było ślisko, no i z hukiem roztrzaskał się o zimny bruk. Kawałki biedy się rozpłysły, w każdego ludzi z jeden wnikł. A ci zupełnie nieświadomi zanieśli je do domów swych. To, co się wtedy wydarzyło, dotyczy także wszystkich nas. Od tej pory każdy w domu kawałek swojej biedy ma i musi klepać ją wytrwale, bo taki już człowieka los. Bo kiedy źle jej będzie z nami, znowu nam bieda utrze nos. Prosiła tylko bieda, by dać jej trochę chleba. Bo co też takiej biedzie więcej potrzeba? Prosiła tylko bieda, by dać jej trochę chleba. Bo co też takiej biedzie więcej potrzeba? Nic. Tak sobie przypomniałam. No, interpretacja może być bogata. Bogata.